Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kanale Painting Machine. Ja jestem Iliach, a wy oglądacie kolejny odcinek z serii Wokół Pudła. Dzisiaj mam przyjemność przedstawić wam box Chaos Space Marines. Na początku chciałbym spełnić prośbę jednego z moich widzów, który poprosił mnie o to, abym podawał informacje na temat tego, w jakiej cenie kupiłem dany zestaw. Ten zestaw, który widzicie teraz właśnie na ekranie, kupiłem w cenie 92 zł w sklepie Crazy Dwarf. Bardzo polecam ten sklep, ponieważ posiada naprawdę atrakcyjne ceny, zresztą dodam link do tego sklepu w opisie tego filmu, a my przejdźmy dalej do prezentacji tego zestawu. Co możemy powiedzieć o Chaos Space Marines? Są to marinesi, którzy zostali opętani przez chaos. Tak, to jest taki właśnie wielki ząk, jakbyście się nie domyślili. Jeżeli chodzi o całą tematykę właśnie chaosu oraz tego, jak to się stało, że marinesi zostali opętani przez chaos, no to cóż, niestety nie będę wam opowiadał całego fluffu, całej tej otoczki fabularnej, bo po prostu odcinek byłby trochę zbyt długi. Ja na to poświęcę jakąś inną serię, także będę omawiał jakieś fabularne ciekawostki na temat Warhammera 40 000. A wy, jakbyście byli ciekawi, jak to wszystko się rozgrywało, to polecam wam po prostu wygooglować herezję Horusa i tam dużo graczy Warhammera robi różne artykuły, jakieś tam fanowskie rzeczy i na pewno znajdziecie jakieś informacje. Zresztą też informacje znajdziecie w podręcznikach do gry. Przejdźmy do prezentacji zestawu. Oto wypraski wyjęte z pudła. Powiem wam jako ciekawostkę, że ten zestaw, właśnie Chaos Space Marines, jest zestawem chyba jednym z najbogatszych, ponieważ zwykła piechota posiada aż 5 wyprasek bitsów i to jest dość zaskakująca liczba, gdzie właśnie pojazdy do Warhammera 40 000 w jakichś skromniejszych zestawach posiadają na przykład po 3 wypraski i to jest dość zaskakująca ilość tych wyprasek, jeżeli chodzi o piechotę. Najlepiej będzie, jak po prostu wykonam kilka zbliżeń i będę wam puszczał te bitsy seriami, a więc nacieszcie oczy potęgą chaosu. Oto pierwsza część wyprasek. Oto kolejna seria bitsów. Nie wiem, czy pamiętacie, jak omawiałem właśnie zestawy Mrocznych Eldarów, tak, moich ulubionych Mrocznych Eldarów, gdzie podniecałem się jak dziecko, że po zmontowaniu moich modeli zostało mi kilka czaszek, tak, albo jakichś kolców, szpikulców, nie wiem, no, jakichś po prostu dodatkowych akcesoriów. A zdajecie sobie sprawę, że te wypraski, ten zestaw chaosu posiada aż 26 główek. Przy tym zestawie po prostu moi Dark Eldarzy wyglądają łyso. Sam jestem trochę w szoku. Ale przejdźmy właśnie dalej do prezentacji zestawu.
I ostatnia wypraska. Zwróćcie uwagę na te wszystkie zdobienia. Przypominam, że ja prezentuję ten sam zestaw, tak? Naprawdę, to jest chyba najbogatszy zestaw wydany przez Games Workshop. Jeżeli się mylę, jeżeli jakiś zestaw posiada jeszcze więcej części, jeszcze więcej ozdób, tak, jeszcze więcej elementów, proszę napiszcie mi w komentarzu, bo chcę mieć fajny ząg, fajną niespodziankę, tak? I wtedy może jeszcze zrobię unboxing takiego zestawu. Dobiegamy do końca dzisiejszego odcinka Wokół Pudła. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przyniósł Wam tyle samo radochy, co mi. Tak, w słowach podsumowania, ten zestaw posiada naprawdę potężną ilość części i polecam ten zestaw chyba każdemu hobbyście oraz jeżeli jakiś początkujący gracz, który za bardzo nie zna zasad, ale za to miłuje wręcz, uwielbia malowanie, jakieś konwersje, to po prostu to jest zestaw dla niego. Ten zestaw oferuje nam możliwość zaprojektowania każdego ze swoich Marinesów od główki. Jak już wspomniałem, główek jest 26 do wyboru. Nie wiem, czy dobrze to policzyłem, bo trochę mi się myliło w tej całej stercie tych wszystkich części. Tak samo jest cała masa naramienników, jakichś czaszek, ozdób, a więc naprawdę, jeżeli nawet już macie swoją ulubioną armię, tak samo jak ja mam swoich ukochanych Dark Eldarów, ale uwielbiacie konwersje oraz jakieś takie hobbystyczne rzeczy, to z całego serca polecam Wam ten box, bo nie dość, że cały ten zestaw posiada bardzo ogromną ilość biców, części oraz różnych możliwości sklejenia tych modeli, to jeszcze dzięki takim akcesoriom jak skalpel i green staff możemy dokonać rzeczy naprawdę rewelacyjnych. No cóż, to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Was zachęcam do subskrybowania mojego kanału, oceniania i komentowania, a my zobaczymy się w następnym odcinku. Hejka!